Zapraszam Was dzisiaj na małą przejażdżkę po Tychach tamtejszymi trolejbusami. Cóż, trolejbus to generalnie zjawisko rzadkie na naszych drogach. Oprócz Tychów można je spotkać w Polsce, bodaj jeszcze tylko w Lublinie oraz w Gdyni. Na pewno z tego co wiem, kiedyś jeździły w Warszawie, czy jeszcze gdzieś występują, bo występowały w naszym kraju. Tego nie wiem, tego Wam nie powiem. W każdym bądź razie, jak wspomniałem, zjawisko na naszych drogach rzadkie i rzadko spotykane. Fajnie, że tutaj w okolicy mamy możliwość przejechania się takim środkiem transportu. Ja osobiście trolejbusem będę jechał po raz pierwszy w życiu. Nigdy trolejbusem nie jechałem. Natomiast zanim wyruszymy w podróż, taka mała zagadka. Jakie uprawnienia trzeba mieć, aby kierować trolejbusem? I tak dotarłem na Tychy, dworzec PKP. No właśnie przyjechał pociąg do Katowic ze Zwardonia. Pamiętamy niegdyś tą trasę do Zawiercia, w zasadzie obsługiwały piętrusy. No i wreszcie po raz pierwszy w swoim życiu jadę trolejbusem. Wreszcie udało się trafić nawet miejsce na przodzie, tak aby można było troszkę ponagrywać tego, co dzieje się przed trolejbusem. Tutaj akurat linia B. Jesteśmy na ulicy Edukacji. Jedziemy w kierunku Tyskiego Stadionu. Cóż, godzina nieco po 15, tak więc już duży, wzmożony ruch. Jest to, bym powiedział, dosyć charakterystyczne dla tego miasta. Ciężko mi tutaj pod tym względem Tychy jakoś szczególnie oceniać. Natomiast z tego co wiem, Tychy są miastem, które troszkę boryka się z korkami. Tutaj widzimy autobus wjeżdża z Zatoczki. Natomiast są w Tychach miejsca, gdzie są pewne ułatwienia dla autobusów, które z Zatoki wyjeżdżają. Specjalnie wspomniałem tutaj o autobusach wyjeżdżających z Zatoczki, albowiem trolejbus to tak naprawdę jest autobus. Autobus, który jest zasilany właśnie z trakcji. Co za tym idzie, odpowiadając na pytanie, które zadałem w trakcie jazdy do Tychów, to do prowadzenia trolejbusu potrzebujemy prawa jazdy kategorii D. Takie prawo jazdy właśnie kategorii D jest nam potrzebne. Żadnych innych, to znaczy jeszcze plus oczywiście wszelkie uprawnienia transportowe do tego, aby móc prowadzić trolejbus. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że jestem troszeczkę samymi trolejbusami nieco rozczarowany. Z każdej strony, można powiedzieć, dotychczas słyszałem opinie, że są to pojazdy bardzo ciche, że tak naprawdę słychać tylko szmer. Pierwszy raz we wszystkich, nawet w tych nowych pojazdach, bardzo dobrze było słychać pracę
silnika i osobiście uważam tą różnicą, że w pociągu słychać stukot kół, natomiast w hybrydzie nie słychać nic. Zresztą kiedyś nawet przygotowałem taki filmik po zakupie nowoczesnych hybryd przez PKN Sosnowiec, gdzie mówiłem, że słyszałbym bicie serca pasażerów siedzących gdzieś na przodzie autobusu. Z całą odpowiedzialnością nie powiedziałbym tego samego o trolejbusie. Niestety. Że dużo cichsze są chociażby autobusy hybrydowe. I tam naprawdę nie słychać nic. Jedzie się jak nowoczesnym pociągiem. Na początek skrzyżowanie Wyszyńskiego z ulicą Edukacji. Tutaj nie ma innej opcji, aniżeli skręt w lewo. Nie ma innej możliwości dla trolejbusu oczywiście, niż skręt w lewo z ulicy Wyszyńskiego w ulicy Edukacji, czyli jazda od przystanku Szpital Wojewódzki do, w kierunku stadionu. Jest to jedno z niewielu skrzyżowań, chyba przynajmniej tych mi znanych, w Tychach, gdzie nie mamy ani ruchu okrężnego, ani sygnalizacji świetlnej. Czyli no tutaj trzeba ustąpić pojazdom jadącym ciągiem ulicy Edukacji, jadącym między drogą krajową numer 1 a Aleją Bielską. Tak więc miejsce, jak widzimy, po godzinie 15 o sporym natężeniu ruchu. Teraz w relacji pomiędzy przystankami Pływalnia a Stadion. Już w tle wyłania nam się właśnie Stadion Miejski w Tychach. Obiekt piękny. Zresztą stadiony i hale, to myślę, że tutaj pod tym względem jesteśmy czołówką światową. Również Tychy mają piękny, wspaniały stadion klasy międzynarodowej. To jest właśnie ten obiekt przed nami. Natomiast nie chciałem się tutaj skupiać na samym stadionie. Widzimy do samego przystanku, może nie jest daleko, ale jak zatłoczona w tym czasie jest ulica Edukacji, jak spory ruch na odcinku między drogą krajową numer 1 a Aleją Bielską. Zresztą podobnie wygląda Aleja Bielska. Natomiast tutaj zobaczmy to, co chciałem wam przede wszystkim pokazać na przystanku Tychy Stadion. Skoro stadion, to również przystanek, wiata przystankowa jest bramką. No i kolejne zatłoczone miejsce w Tychach. Tym razem ulica Budowlanych. Jedziemy w kierunku, właściwie oczekujemy, przed skrzyżowaniem z ulicą Begonii. Czyli przedłużenie ciągu ulicy Edukacji od Alei Bielskiej dalej w kierunku Starych Tych. Natomiast na co tutaj w tym miejscu chciałem zwrócić uwagę. Nie wiem,
chyba jest to największe, jeżeli chodzi o Tychy, skrzyżowanie, jeśli tak można to nazwać, sieci trakcyjnej trolejbusowej. Tutaj trolejbusy właściwie mogą jechać we wszystkich kierunkach pomiędzy ciągiem ulicy Budowlanej a ulicą Begonii i mogą zarówno z Budowlanych skręcać w Begonii w prawo, jak i z Budowlanych w Begonii w lewo. Ta sama sytuacja, jeśli chodzi o wyjazd z ulicy Begonii, mogą jechać zarówno w prawo, jak i w lewo. No i oczywiście mogą również kontynuować jazdę ulicą Budowlanych na wprost. Teraz myślę, będziemy mieli możliwość zobaczyć to troszeczkę lepiej, przynajmniej tak powinno być. A więc sobie przejedziemy właśnie trolejbusem na wprost. Mam nadzieję, że zaraz to będzie widać. Niestety no nie miałem tutaj okazji być na zewnątrz, żeby gdzieś tam tą trakcję nagrać, pokazać ile tutaj tego okablowania jest na tym skrzyżowaniu. Natomiast wierzcie mi, jest tego multum. Ktoś, kto mieszka w Tychach, widzi to na co dzień. Tutaj właśnie we wszystkich właściwie kierunkach, tylko w prawo od ulicy Budowlanych ta droga nie jest obsadzona trolejbusem, że się tak wyrażę. Przed nami skrzyżowanie Piłsudskiego i Uczniowskiej w Tychach. Skrzyżowanie, które pokonujemy po angielsku. Dlaczego po angielsku? Tak naprawdę na tym skrzyżowaniu możemy tylko albo zawrócić w ciągu ulicy Piłsudskiego, tak jak ten Mercedes, lub z kierunku przeciwnego skręcić w lewo właśnie w ulicę Uczniowską. I taki skręt, te skręty, jak i zawracania, wykonujemy tak jak właśnie te pojazdy teraz, czyli blisko lewej strony. Tutaj z ulicy Uczniowskiej mamy możliwość jedynie wyjazdu w prawo w ulicę Piłsudskiego. Tak więc nie ma tutaj możliwości, abyśmy z Uczniowskiej pojechali sobie w lewo w Piłsudskiego w kierunku chociażby Grota Roweckiego, czy w kierunku Wordu. Musimy pojechać w prawo i dopiero na kolejnym skrzyżowaniu szukać miejsca do zawracania. Patrzcie na lewo. Na lewo patrz.